Ja muszę koniecznie uprzedzić, powiedzieć o pewnych rzeczach, które są istotne z takiego kulturowego punktu widzenia, a które rozegrały się po tym 1908 roku do I wojny światowej. Otóż chcę Państwu powiedzieć tak, że oczywiście jest rzeczą naturalną, że te filmy się wydłużają, filmy są, przychodzi coraz więcej filmów z zagranicy, pojawiają się zagraniczne adaptacje utworów literackich, francuskie na przykład adaptacje utworów literackich. No i wtedy ówcześni polscy producenci, realizatorzy zaczynają patrzeć troszeczkę jeszcze przed I wojną światową w stronę literatury. Dlaczego? Znaczy pierwsze takie filmy, które są adaptacjami literackimi, zrealizowano w roku 1911. To jest adaptacja Dziejów grzechu Żeromskiego i Meir Ezopowicz według Elizy Orzeszkowej. 1911 rok dopiero, podczas gdy te próby adaptacji we Francji czy w Niemczech są dużo, dużo wcześniejsze, właśnie gdzieś tak w okolicach 1908 roku. Dlaczego u nas tak późno? Dlaczego tak późno zaczęto zerkać w stronę literatury? Otóż myślę, że powód jest bardzo prosty, to znaczy pamiętajcie Państwo zawsze, że to nasze spojrzenie takie na relacje film i literatura do roku 1914 jest zawsze troszeczkę takie skrzywione, dlatego że myśmy przecież nie mieli własnej państwowości. Nie było państwa polskiego. Literatura była nie tylko literaturą, ale literatura była przewodnikiem duchowym narodu. Pisarz był przewodnikiem duchowym narodu. Dlatego szanujący się pisarz nie mógł produkować, tak to nazwijmy, nawet bardzo dobrej, na bardzo wysokim poziomie literatury popularnej. Pisarz i literatura to byli przewodnicy duchowi narodu. Podobnie było z teatrem, prawda? Teatr nie był zwykłym teatrem. Teatr w kontekście braku własnej państwowości, teatr był od razu świątynią polskiego słowa. Ludzie chodzili do teatru po to, żeby usłyszeć, jak się mówi poprawnie po polsku. Trudno to sobie dzisiaj wyobrazić, ale rzeczywiście tak było. To znaczy, przyprowadzało się do teatru dzieci po to, żeby można było usłyszeć prawidłową dykcję, prawidłowe akcentowanie, piękny język polski i zobaczyć jakąś polską sztukę. Więc ten stosunek elit intelektualnych do tej relacji kino, literatura, no był taki bardzo, bardzo zdystansowany i ostrożny. Ktoś, kto się zajmuje, kto jest przewodnikiem duchowym narodu, czyli pisarz, nie powinien sięgać, nie powinien grać z kinematografem, prawda? Taki był sposób rozumowania. I teraz dzieje się rzecz bardzo ciekawa, no bo oczywiście film szuka coraz dłuższych opowieści. Mówię w tej chwili o filmie w Polsce, czyli na ziemiach polskich pod trzema zaborami. Film szuka coraz dłuższych opowieści. Film szuka atrakcyjnej anegdoty. No i także film dąży do tego, co we Francji się już działo dużo wcześniej, właśnie w okolicy 1908 roku. Film marzy o tym, właściwie ludzie związani zawodowo z filmem, żeby film stał się taką dziedziną sztuki, wysokiej sztuki, żeby film umieścić gdzieś tam wysoko na parnasie między teatrem a literaturą. Zależy bardzo na tym ludziom związanym z filmem, żeby film nie był już tylko rozrywką, właśnie taką no, nieskomplikowaną, ale także, żeby był znalazł się gdzieś tam na parnasie sztuki między literaturą i teatrem. I między innymi z tego powodu sięga się też do literatury. Bo mówimy, no film według Żeromskiego, film według Sienkiewicza, film według Wyspiańskiego. No i rzeczywiście zaczęto realizować dużo takich adaptacji, stosunkowo jak na lata przed rokiem 1914 adaptacji utworów literackich, między innymi przeniesiono na ekran sędziów Wyspiańskiego, ale już sędziowie nie mogli się nazywać na ekranie sędziami. To się nazywało Sąd Boży, prawda? Przyznacie Państwo, że lepiej brzmi. Sąd Boży to jest coś mocniejszego i groźniejszego niż zwyczajny tytuł pierwowzoru sędziowie.
szkice węglem, które przeniesiono też na ekran, nazywały się nie szkice węglem, tylko krwawa dola. No to jest już taki sygnał, proszę do kinematografu. Nie można pokazać filmu szkice węglem, prawda? Trzeba pokazać krwawą dolę. Podobnie było nawet z bardzo pięknym, poetyckim tytułem Zaczarowane koło, prawda? Które też nie wystarczało dla kinematografu. Dla kinematografu ta adaptacja Rydla nazywała się Tragedia w Sandomierskim Zamku. No to jest już prosta, jasna sprawa. Nie żadne zaczarowane koło, żadna poezja, tylko Tragedia w Sandomierskim Zamku. Więc zobaczcie Państwo, tutaj już zaczynają działać te mechanizmy kultury popularnej, prawda? Jesteśmy jeszcze przed rokiem 1914, a już tutaj zaczynają działać te mechanizmy właśnie kultury popularnej. Nie chcę tu wymieniać wszystkich tych utworów literackich, które zostały przeniesione na ekran, bo znacznie ważniejszy przed rokiem 1914 jest dla mnie fakt, i pewnie dla Państwa też, że ze środowiska pisarzy, którzy tacy byli zdystansowani wobec filmu i kina, chociaż to trzeba od razu podkreślić, do kina, proszę Państwa, chodzili wtedy wszyscy. Wszyscy chodzili do kina. Byli się dystansowali, ale do kina chodzili wszyscy. Wiemy, mówię o okresie przed 14 rokiem. Wiemy o tym z listów, wiemy o tym z pamiętników, z relacji osób trzecich, że na przykład entuzjastą kina był Bolesław Prus. On nawet napisał dwa takie teksty, które są gotowymi scenariuszami filmowymi. Do kina chodził Stefan Żeromski. Do kina chodziła nawet Eliza Orzeszkowa, bo wtedy już dostojna matrona, prawda, 60-paroletnia, chodziła do kinematografu. Wszyscy chodzili wtedy do kina. Naprawdę wszyscy. To nie była rozrywka tylko i wyłącznie plebejska. No i teraz wracając do tego grona pisarzy, którzy tacy byli zdystansowani do literatury. Ja tutaj przewodnik duchowy narodu mam coś pisać do kinematografu. Nigdy w życiu. A była jedna osoba, która się z tego wyłamała. I to jest rzecz bardzo, bardzo taka ciekawa, świadcząca o dużej odwadze tej osoby, ale także świadcząca o tym, jak bardzo zmienia się kultura. Jak bardzo pisarze, także ci przewodnicy duchowi narodu, rozumieją, że trzeba zmienić swój stosunek do kultury popularnej. O co chodzi? Otóż w roku 1912 nie byle kto, bo Gabriela Zapolska napisała, jak ona sama mówiła, dramy dla kinematografu. Czyli napisała po prostu scenariusz filmowy, przeznaczony do wystawiania tylko w kinematografii. Nie na scenie, tylko w kinematografii. Ta drama dla kinematografu nazywała się Niebezpieczny kochanek. I to była, no, wyjątkowo, znamy to z opisów, nie zachował się ten film, ale znamy to z opisów, wyjątkowo głupia historia o służącej, która miała kochanka i ten kochanek dokonał napadu na panią tej właśnie służącej. Bardzo niemądra historia, ale Zapolska uważała, że właśnie taką historię trzeba opowiedzieć w kinematografii. Ma być zbrodnia, ma być miłość, ma być zdrada i taki napisała scenariusz. Co więcej, w tym Niebezpiecznym kochanku zagrał Kazimierz Kamiński. Wielu z Państwa pewnie to nazwisko nic nie mówi, ale to był aktor legenda. To była legenda scen polskich, scen warszawskich, Kazimierz Kamiński. Jeden z najwybitniejszych, największych aktorów, legendarnych aktorów scen warszawskich. I on zagrał w tym Niebezpiecznym kochanku. Zobaczcie Państwo, co się dzieje. Jak kultura popularna zaczyna wkraczać w świadomość, no, właśnie tych elit intelektualnych. Dlaczego Zapolska to napisała? Najprostsza odpowiedź byłaby taka, że dla pieniędzy. To byłaby najprostsza odpowiedź. Pewnie dla pieniędzy też, ale powoli pisarze, aktorzy już się wcześniej zorientowali, zaczynają rozumieć, że ich popularność, ich sława zależy od funkcjonowania w takim obiegu właśnie popularnym. Że można napisać 10 wspaniałych dramatów, można zagrać wspaniałą szekspirowską rolę i nie zdobędzie się takiej popularności, jaką się zdobędzie w kinematografii. Znamy to, prawda? Więc pierwszy to zauważył już i zapisał to zresztą w swoich wspomnieniach,
Antoni Fertner, który kiedy w 1908 roku zabrał w Andosiu pierwszy raz w Warszawie, to opowiadał, że potem wyszedł na ulicę i wszyscy go znali. Przed krakowskim przedmieściem wszyscy ściągali kapelusze z głów, wszyscy się z nim witali, tytułowali go Antosie, pytali, co tam Antosiu słychać, kiedy Antosiu wracasz do siebie na prowincję i tak dalej. Takiej popularności, mówi, pisał Antoni Fertner, nie przyniosła mi żadna rola w teatrze. Jeden występ w króciutkim filmie przyniósł mi tak wielką popularność. Czy aktor nie marzy o popularności? Oczywiście, że marzy. Czy pisarz nie marzy o popularności? Oczywiście, że pisarz marzy o popularności. No i stąd wyłamała się z tego wszystkiego Zapolska, wyłamał się Kazimierz Kamiński i jednocześnie został dokonany pewien bardzo intensywny wyłom w świadomości tych elit intelektualnych. Dlatego, że okazało się, że napisała Zapolska dla kinematografu i co się stało? Nic się nie stało. Zagrał Kazimierz Kamiński. No nic się nie stało. Powstał kiepski film, jeden z wielu. Ludzie wchodzili drzwiami i oknami na ten film. Nic się nie stało. Pewien wyłom mentalny został tutaj dzięki Zapolskiej bardzo wyraźnie dokonany. To jest rok 1912, ale wyobraźcie sobie teraz Państwo inną rzecz. Rok 1914. Stanisław Przybyszewski, więc ktoś, kto nie sympatyzuje z kulturą popularną, na pewno. Ktoś, dla którego istnieje hasło sztuka dla sztuki, a kultura popularna to jest jakiś pył gdzieś tam pod butami. Stanisław Przybyszewski pisze list do swojego dobrego znajomego, też pisarza, Stefana Grabińskiego. Jest rok 1914. I pisze do niego tak. Bardzo cię proszę, ty masz znajomości w tych sferach kinematograficznych, bardzo cię proszę, załatw mi jakąś adaptację mojego utworu literackiego. Dowolną, powieści, dramatu, ale proszę cię, załatw mi jakąś adaptację utworu dramatycznego. Prosi o to Grabińskiego. On, Stanisław Przybyszewski, prosi o adaptację, o załatwienie adaptacji jego utworu literackiego. Dla pieniędzy pewnie trochę tak, no nie ukrywajmy, oczywiście, że tak. Ale przede wszystkim dla sławy. Tej sławie jeszcze dzisiaj tutaj będzie woła. Otóż to jest bardzo ciekawy przykład tego, jak ta kultura popularna zaczyna wkraczać jeszcze przed I wojną światową w polskie życie literackie, w polskie życie kulturalne, o tak powiedzmy najogólniej, i jakich dokonuje wyłomów. Ludzie rozumieją te elity intelektualne, że trzeba tam z tą kulturą popularną zacząć grać. Trzeba tutaj prowadzić jakąś z tą kulturą popularną grę. Chcę tylko jeszcze Państwu powiedzieć o jednym, że tuż przed wybuchem I wojny światowej, bo z tego też sobie często nie zdajemy sprawy. Ja mówiłam o tych dendrowych kinematografistach. Ja mówiłam o tych pierwszych stałych kinach w 1907-1908 roku. Wyobraźcie sobie Państwo, że w roku 1913-14 powstają w dużych miastach sale kinowe przeznaczone dla 1600 widzów, dla 1000 widzów, dla 1500 widzów. To są sale wielkomiejskie. W jednej z miejscowości średniej wielkości zamieniono na salę kinematograficzną, zamieniono w rotowisko. No więc już uzyskano 900 miejsc w stosunkowo małej miejscowości. To nam mówi bardzo wiele o tym, jaka po prostu była tuż przed wybuchem I wojny światowej wielka popularność i potrzeba kina, bo przecież to się musiało opłacać, prawda? Trzeba było zainwestować w to pieniądze, w budowę tego kina, czy adaptację jakiegoś budynku. Tuż przed I wojną światową w kilku miastach istniały projekty kin, które miałyby 3-4 sale, czyli to, co dzisiaj nazywamy multipleksami, no takimi skromnymi multipleksami, ale kin, które miałoby mieć 3-4 sale różnej wielkości dla różnych filmów. To były projekty, których nie wcielono w życie tylko z powodu wybuchu I wojny światowej. No więc to mówi bardzo wiele o skali i o tempie popularności kina, filmów, no właśnie tych ożywionych fotografii, które nie są już teraz tylko i wyłącznie obrazami z różnych stron świata, ale są już po prostu, opowiadają jakieś historie, zwracają się w stronę literatury, no usiłują się
nie ukrywajmy, usiłowałam się też podeprzeć troszeczkę tą literaturą, troszeczkę tam wdrapać się na ten parnas literacki przy pomocy nazwisk Sienkiewicza, Żeromskiego, Zapolskiej i tak dalej. No ale to już jest kultura, taka kultura popularna we współczesnym tego słowa rozumieniu. Ja jeszcze tutaj może jeszcze o jednej rzeczy chciałam Państwu powiedzieć, bo zaraz na początku powiedziałam, zanim przejdę do tej mogiły nieznanego żołnierza, zaraz na początku powiedziałam Państwu o tych popularnych obrazach z różnych stron świata. O tych, że pokazywano bardzo różne właśnie filmy, to i komedyjki, i właśnie te obrazy z różnych stron świata, wtedy, kiedy nie było jeszcze sal kinowych. I też na samym początku mówiłam Państwu, żebyście byli tacy zdystansowani wobec pewnych kategorycznych sądów. Otóż jest taki kategoryczny sąd, który mnie troszeczkę denerwuje, drażni mnie ten sąd, bo wydaje mi się on po prostu bardzo nieprawdziwy. Dotyczy do tego okresu, kiedy powstawała pruska kultura. Otóż mówi się często, pisze się często, że na początku wieku XX kinematograf był rozrywką jarmarczną. Bierze się to określenie prawdopodobnie stąd, że rzeczywiście kinematograf, ożywione obrazy były pokazywane przede wszystkim na jarmarkach, prawda, na jakichś odpustach, w jakichś salach straży pożarnej itd. Natomiast ja zwracam Państwu uwagę, mówiłam o tych obrazach z różnych stron świata, zwracam Państwu uwagę, że te obrazy Moskwy, Madrytu, Nowego Jorku, krokodyle, ceremonia parzenia herbaty w Kioto, pielgrzymi, prawosławni, ich ceremonie nad Wołgą i tak dalej, ten miszmasz obrazów filmowych, że to było coś takiego, co otwierało ludzi na świat. Nie było rozrywką jarmarczną. Te obrazy pełniły bardzo istotną funkcję edukacyjną, funkcję kulturotwórczą, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, czy informacyjną, po prostu funkcję informacyjną. I tu chcę też Państwu uświadomić jedną rzecz, kiedy usłyszycie, kiedy jeszcze przeczytacie, że kino, nawet się mówi, że do 1914 roku kino było rozrywką prostacką i jarmarczną. Tu chcę Państwu uświadomić, że te obrazy filmowe, no właśnie otwierały ludzi na świat, ale jakich ludzi? Nie wiem, czy macie Państwo świadomość tego, że u schyłku XIX wieku 55% mieszkańców Warszawy nie umiało czytać i pisać. W Łodzi w schyłku XIX wieku 66% kobiet i 55% mężczyzn nie umiało pisać i czytać. Ja już nie zapuszczę się w te rejony wschodnie rubieże zaboru rosyjskiego, dlatego że no, tam były takie miasteczka, w których 80% mieszkańców nie umiało czytać i pisać. A według ówczesnych standardów, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, za człowieka piśmiennego uchodził ten, który potrafił się podpisać imieniem i nazwiskiem i potrafił wykonać 4 podstawowe działania matematyczne. Więc jeśli teraz sobie skojarzycie ten procent analfabetów w dużych miastach, to co podałam Warszawa, to co podałam Łódź, prawda? No i te miasteczka gdzieś tam na wschodnich rubieżach, wyobraźmy sobie 80% mieszkańców nie umiejących czytać i pisać. I to skojarzycie. Przecież ci ludzie ani nie czytali książek, ani nie czytali gazet, nie mieli dostępu do żadnych informacji. I teraz, jeśli to skojarzycie Państwo z tymi filmami, które pokazywały Nowy Jork i Paryż i Wenecję i tak dalej, to zrozumiecie, że kino nie mogło być rozrywką jarmarczną, mogło być pokazywane na jarmarkach. Ale w dzisiejszym tego słowa rozumieniu jarmarczny to prymitywny, prostacki, w złym guście, sznirowaty, prawda? No to nie ta, zupełnie nie ta bajka, prawda? Te filmy wtedy, na przełomie XIX i XX stulecia, a także później, do końca roku 1914, pełniły bardzo istotną rolę, co jeszcze raz podkreślam, informacyjną, właśnie edukacyjną, kulturotwórczą. Bo nawet ktoś, kto nie potrafi czytać i pisać, nigdy niczego nie przeczytał, niczego nie zobaczył, urodził się i pewnie umarłby umiera w tej samej miejscowości, ktoś taki może zobaczyć obrazy z różnych stron świata. Tu jest jeszcze jedna rzecz bardzo ciekawa, jako taką ciekawostkę chcę Państwu powiedzieć, że ponieważ dla ludzi to były obrazy tak niewiadome, no, mieszkacie w Drohobyczu i nagle widzicie obrazy prawda, z Nowego Jorku. Jak to wytłumaczyć? Co to jest? Nie wiem, czy Państwo wiecie, że te pierwsze do jakiegoś 1908-1910 roku, to zależy, czy to było duże miasto, czy małe miasteczko,
kinematografiści jeździli z objaśniaczami obrazów filmowych. I to było w całej Europie i także w Ameryce. On się w Europie nazywa, ten komentator obrazów filmowych nazywa się Bonnie Monter. I ta nazwa funkcjonuje w ogóle generalnie w piśmiennictwie europejskim. Natomiast no, my tłumaczymy na polski komentator obrazów filmowych. Bo to był ktoś, kto musiał tym analfabetom wytłumaczyć, prawda? To jest Nowy Jork, a to jest Wenecja. To nie jest Powódź, tylko to jest miasto zbudowane na lagunie. To wszystko trzeba było wytłumaczyć. No i teraz to funkcjonowało w zależności od mniejszej czy większej miejscowości, w zależności od regionu, na przykład Zaboru Rosyjskiego, to funkcjonowało nawet do roku 1914. Można znaleźć takie ogłoszenia prasowe, że przyjedzie kinematografista jeszcze w roku 1913 z takimi i takimi filmami oraz ze światowej sławy komentatorem obrazów filmowych. No, czyli to musiał być ktoś, który potrafił rzeczywiście bardzo obrazowo i pięknie o tych filmach opowiadać.